A więc szukasz inspiracji do tego, aby stworzyć coś fajnego w swoim własnym życiu. To posłuchaj mnie, bo dam tutaj tobie jedną fajną radę odnośnie tego, jak możesz to zrobić szybko, fajnie i skutecznie. Nie poszukuj w swoim własnym życiu emocjonalnego haju i pozytywnych emocji, ale skup się na tym, co już teraz masz i przy pomocy tego, co już teraz masz dostępne w zasięgu ręki, zacznij tworzyć to, co możesz stworzyć. Ta jedna prosta rada może odmienić twoje życie. A jeżeli szukasz czegoś głębszego i chcesz polecieć nieco wyżej, to zapraszam do oglądania. Na początku tego roku złożyłem wobec siebie obietnicę. Chcę spędzić 2021 rok najlepiej, jak tylko potrafię. Nie wiem jeszcze, jak tego dokonam. Mam pewne plany i cele, ale dokąd mnie zaprowadzą? Nikt tego nie wie. W głębi siebie składam tę obietnicę co roku i jakoś się realizuje. Mam nadzieję, że w tym roku doświadczę kolejnego przełomu, z którym będę mógł się z wami podzielić. Aby żyć w prosty sposób, tak jak się tego chce, trzeba mieć odwagę, by podążać za sercem i intuicją. Jest jedna ważna rzecz, która łączy nas wszystkich razem. Poza bijącymi sercami wyrażamy się jako twórcy. Niedawno eksperymentowałem z CBD. Nie ma właściwości psychoaktywnych, działa przeciwzapalnie i bardzo uspokaja. Polecam szczególnie dla tych, co rzucają palenie, mają problem z niepokojem lub po prostu lubią ten rytuał i szukają zdrowego substytutu. Opowiadane przez nas historie odgrywają na co dzień ważniejszą rolę niż nam się wydaje. Wzbudzają nadzieję, inspirację. Przywracają poczucie wartości i sens. Budują połączenia między rzeczami, które na co dzień wydają nam się bez większego związku z tym, kim jesteśmy. To jest właśnie to, czego musimy szukać każdego dnia. Uważam, że poszukiwanie siebie i tworzenie siebie dzieje się nierozłącznie. Nie tworzyłbyś siebie, gdybyś wcześniej nie szukał tego, co jest dla ciebie ważne i istotne. Być może znasz to uczucie śmiania się, cieszenia Brechtu. Nazywamy to na co dzień rozrywką, ale to właśnie w tych momentach zapominamy o problemach i codziennych zmaganiach. Rozładowujemy napięcie, przypominając sobie o tym, jak mało ważne są nasze problemy w perspektywie wieczności. No idzie, mieć to poczucie idzie, że człowiek nie pasuje tutaj do tego świata, albo że żyje poza scenami rzeczywistości, albo że cokolwiek nie zrobisz, zostanie to ocenione albo odrzucone. Jeżeli jesteś bombardowany całą masą informacji, jeszcze czujesz ten niepokój, to już totalnie idzie ześwirować. Te wszystkie słowa to takie, wiecie, nasze anegdotki, metaforki, uproszczenia, bo w zasadzie każdy żyje w swojej własnej rzeczywistości. I nawet gdy ja coś mówię, to wy podchwytujecie tylko to, co rezonuje z wami, więc widzicie tutaj odbicie swojego własnego świata. Także wiecie, żyjemy sobie w naszych głowach i odbijamy to, co nam przychodzi do głowy. Tak? Tak. Kończy mi się bateria. Brałem się na spacer i nie wziąłem drugiej baterii. Także wracam, żeby naładować baterię. Od niedawna próbuję zrozumieć fenomen morsowania i nadal nie potrafię go zrozumieć. Może dlatego, że nie znoszę zimna i perspektywa wchodzenia do lodowatej wody automatycznie mnie zamraża. Ogólnie staram się odpuszczać presję na to, żeby udowadniać sobie swoją wartość. Starać się być ponad innymi ludźmi i pokazywać, że jestem od nich lepszy. Wydaje mi się, że każdy człowiek gdzieś wewnątrz siebie ma jakieś poczucie kompleksu, gorszości, które stara się przezwyciężyć. I wiecie, bez względu na wszystko i tak ulegamy tym różnym modom, zasadom, chcąc się jakby pochwalić naszymi osiągnięciami. To takie słodkie. Niedawno byłem na spacerze, poznałem nowego znajomego Piotrka, którego serdecznie pozdrawiam. Poszliśmy wokół rynku. Nagrałem te ujęcia specjalnie dla was. Pomyślałem, że nagram to wideo w celach inspiracji. To jest to, w czym czuję się mimo wszystko najlepiej.
Lubię tą sferę emocji, lubię tą sferę uczuć, lubię tą sferę duchowości. Lubię tą sferę błogiego relaksu, kiedy w ciszy rozpoznajemy obecność samych siebie, tej głębszej części nas samych, która jest sensem sama dla siebie i daje nam to poczucie wewnętrznej satysfakcji, że jesteśmy, że żyjemy. I to jest celem samym w sobie. To ważne jest sobie o tym stale przypominać, bo pomaga nam regulować nasze emocje, zaznać chwili relaksu, połączyć się ze sobą, zjednać. Wszechświat sam o siebie zadba, jeśli zechce. Dlaczego mam uważać się za wyjątkowego, jeśli jestem jednym światłem spośród milionów gwiazd? Być może dlatego, że gdyby nie ja, nikt nie doświadczałby właśnie tego światła. Wewnątrz każdego z nas płynie ten głos, ten delikatny głos, który szepcze do nas i mówi nam, gdzie powinniśmy iść, czego powinniśmy słuchać, co nas inspiruje, motywuje, jara, podnieca. Myślę, że ludzie, którzy doceniają ciszę, są w stanie wsłuchiwać się w ten głos dużo wyraźniej i dużo lepiej. To jest przekaz, który chciałem przekazać wam dzisiaj. Jeżeli szukacie inspiracji, jeżeli szukacie wewnętrznego przewodzenia, nie bójcie się zatrzymać, wyjąć wtyczkę, odciągnąć wszystkie niepokojące myśli z głowy, zająć się po prostu sobą. Czasem paradoksalnie przed inspiracją, przed działaniem, powstrzymuje nas sama chęć bycia zainspirowanym i chęć odczuwania pozytywnych emocji. I samo to stanowi pewnego rodzaju opór przed działaniem, bo przestajemy patrzeć na to, co mamy i przestajemy chcieć działać tu i teraz, a zamiast tego rozpraszamy naszą uwagę i ciągle poszukujemy większej i mocniejszej stymulacji, żeby pobudzić nasze emocje, żeby poczuć się lepiej i przez to w ogóle nie działamy. I często staje się to również taką pułapką, bowiem gdy ciągle chcemy być zainspirowani, pobudzeni emocjonalnie i przykładowo oglądamy filmy na YouTube albo słuchamy jakichś innych form twórczości, to jeżeli ta twórczość jest naprawdę górnolotnych lotów, wiem, trochę masło maślane, to staje się to bardzo mocno demotywujące, bowiem bardzo trudno jest osiągnąć perfekcję, gdy się dopiero zaczyna. Perfekcja przychodzi z czasem. Osiąganie przychodzi z czasem. Trzeba włożyć czas, pracę, wysiłek, żeby coś osiągnąć. I często jest tak, że ludzie nie realizują siebie, nie tylko dlatego, bo brakuje im wiary, nie tylko dlatego, bo brakuje im pomysłu, celu, pasji, ale również dlatego, bo za dużo od siebie oczekują i nie są w stanie działać z tym, co już mają tu i teraz. I to jest to, co odróżnia tych ludzi, którzy działają, od tych, którzy nie działają. Ja rozumiem, czasami są takie momenty, kiedy potrzebujemy zatrzymać się, wychillować, odpuścić, nic nie robić, ale bardzo często potrzebujemy zacząć działać, ale wierząc, że my już mamy wszystko, czego potrzebujemy i to jest wystarczające, żebyśmy osiągnęli taki rezultat, który będzie nas satysfakcjonował. I to jest dla mnie osobiście największa inspiracja, jaką uzyskałem w życiu. To jest ta zdolność do działania z tym, co już mam, bez względu na to, jak się z tym czuję, i kontynuowanie swojego własnego działania, swojej własnej pasji, swojej własnej drogi, pomimo jakichś różnych przeciwności losu. Słuchajcie, nagrania, które nagrywam w tym roku, mają celowo służyć inspiracji. To są nagrania motywujące, rozwojowe, twórcze. Nie jestem w stanie tutaj pominąć również duchowości, bo stanowi ona ogromny kawałek mojego życia, ale wiem, że wiele osób szuka takich wskazówek, tipów, jak połączyć jedno z drugim. I ja myślę, że osiągnąłem taki poziom w moim rozwoju, który mnie bardzo mocno satysfakcjonuje. Jest to poziom, który
pozwala mi utrzymać równowagę w twórczości i tylko i wyłącznie wzrastać. I chcąc dzielić się swoją własną ścieżką, udostępniam i tworzę właśnie te treści. Nie tylko na YouTubie, ale również na Facebooku, na Instagramie. Stworzyłem również kilka kursów, do których możecie się zapisać, możecie wziąć udział w tych kursach, nauczyć się różnych umiejętności, jak pewność siebie, rozwiązywanie problemów, koncentracja, albo samopomoc, medytacja. Ostatnio stworzyłem kurs motywacji, afirmacji jeszcze wcześniej. I możecie troszeczkę poszerzyć kontekst waszego zrozumienia. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ część osób, nowych osób, które wchodzą do mnie na kanał, mogą mieć takie poczucie, że nie wiedzą, o co tutaj chodzi. Nie wiedzą, o czym jest ten kanał. Ten kanał poświęcony jest rozwoju świadomości. A jeszcze głębiej, to jest na dobrą sprawę mój rozwój. To nie jest coś, co można tylko i wyłącznie odseparować od człowieka i powiedzieć, że jest jakiś jeden ogólny model rozwoju i tak już ma po prostu być. Każdy z nas ma swoją własną ścieżkę, każdy ma swoją własną drogę, ale istnieją pewne ogólnodostępne prawa rzeczywistości, możemy to tak nazwać, które każdy z nas może zgłębiać, poszerzać, uczyć się i tak wykorzystywać, żeby mieć fajne, świadome życie. Będąc szczęśliwym samą ze sobą. Jeżeli chodzi o inspirację, posiedźcie trochę samemu ze sobą w ciszy. Weźcie do ręki kartkę i długopis, tak żebyście mogli sobie coś zapisać. I pomyślcie nad tym, co takiego chcielibyście stworzyć. A potem zacznijcie to tworzyć. Trzymajcie się ciepło i do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka. A miało być wideo o rozrywce i znowu nie będzie wideo o rozrywce i humorze, ale w tym tygodniu nie miałem humoru i nie byłem w nastroju, żeby się sypać żartami, chciałem powiedzieć. Pomyślałem, że zrobimy sobie dodatkowe Q&A. Mam tutaj pytanie od Grzegorza. Jak zbudować sobie stabilny światopogląd tak, aby czuć się bezpiecznie, skoro nic nie wiadomo? Przede wszystkim zacząłbym od tego, abyś zbudował sobie stabilną rutynę w życiu. Taką fizyczną, materialną, namacalną, którą możesz dotknąć, na której możesz się oprzeć i którą możesz powtarzać i kontynuować. To ustabilizuje twój umysł. Bo jeżeli ciągle się rozpraszasz i szukasz nowych rzeczy, nowych poglądów, kwestionujesz wszystko i nie masz takiego poczucia, że jesteś w coś zaangażowany, to łatwiej będzie ci stracić grunt pod nogami i popaść w taki nihilistyczno-sceptyczny dół filozoficzny, który jest wynikiem sprzeczności uczuć, emocji, doświadczeń oraz tego, że nic nie wiadomo. Więc polecam zbudować po prostu stabilną rutynę. Pomyślałem, że będę wybierał jedno pytanie i przez 2 minuty będę pokrótce na nie odpowiadał. Także jeżeli macie jakieś pytania, to możecie je zadać na dole w komentarzu. Być może któreś wybiorę do następnego filmu. A jeżeli chcecie pogadać na konsultacjach, przyjść do mnie na coaching, to zapraszam. Na dole macie wszystkie informacje.